Chciałbym pogadać na temat, który jest dla mnie ważny, szczególnie dzisiaj w erze ogólnego dostępu do informacji. Mam wrażenie, że jest taki dość zawiły mentalny chaos ze względu na to, że jest cała masa różnych punktów widzenia i perspektyw bezpośrednio na wyciągnięcie dłoni. Szczególnie przyglądając tutaj tematy związane z polityką, ale nie tylko. Myślę, że można tutaj nieźle się pogubić w ogóle spędzając czas w internecie. Ale to zostawię wam, bo to nie jest dokładnie ten temat, który chciałem poruszyć. Mianowicie chodzi o kwestię tego, dlaczego świat nie umie się dogadać dzisiaj. Na tle politycznym, wyznaniowym, religijnym, w ogóle jakimkolwiek innym. W sensie, jakiego tematu byśmy się nie dotknęli, zawsze znajdzie się tam jakiś spór czy konflikt, który istnieje i nie da się go do końca rozwikłać. Niedawno robiłem research w tematach polityki. Nie będę tutaj mówił o swoich poglądach, bo na razie ich nie mam w ogóle i w zasadzie to chyba nawet nie chcę ich mieć, ale dostrzegłem tutaj jedną ważną kwestię dotyczącą naszego życia. Mianowicie, że każdy polityk, czy taka osoba, która stara się coś przekazać, ma taką silną potrzebę posiadania racji. I ja zauważyłem, że to nie tylko politycy tak mają, ale wszyscy ludzie w ogóle. Wydaje mi się, że przynajmniej większość, nie chcę też tak generalizować, ale jest coś w nas, co ma taką silną potrzebę posiadania racji. I gdy zagłębimy się w to dużo głębiej, to możemy dostrzec w tym silną potrzebę pokazania, że nasze zdanie ma wartość, ma sens. Czyli tak jakbyśmy chcieli pokazać, że to, co mówimy, ma większe znaczenie od wszystkich innych punktów widzenia. I żeby to pokazać, to staramy się w tym zaargumentować, tak? Albo przedstawić to w taki sposób, żeby miało to większy sens niż w rzeczywistości ma. Co często kończy się jedną wielką paplaniną słów i sałatą słowną, przekazując treści tak poszatkowane i tak zmielone, żeby w trakcie słuchania czegoś osoba słuchająca tego pogubiła się tak zawile, żeby nie dostrzegał w ogóle samego sensu tego komunikatu, a na końcu po prostu oszalała z mdłości. Można oszaleć z mdłości. Nie chodzi po prostu o samo szaleństwo. I w konsekwencji po prostu i tak do niczego nie doszła. Ale w samym procesie słuchania czegoś poświęcamy temu uwagę. Więc największą wartością tej kwestii przekazywania treści jest właśnie nasza uwaga. I już nawet nie chodzi o to, czy ktoś ma rację, czy nie, ale chodzi o to, czemu poświęcamy najwięcej uwagi? Być może usłyszeliście kiedyś takie sformułowanie, że energia podąża za uwagą. Za uwagą często podążają pieniądze. No i to pokazuje jedną taką fundamentalną kwestię naszego życia, czyli to, że dominuje i kieruje nami przetrwanie, czyli to, że chcemy przetrwać, chcemy być zajebiści, chcemy się pokazać, chcemy rządzić, chcemy mieć władzę, wpływ, moc, rację. I wydaje mi się, że tego się nie da uniknąć. A nawet gdy próbujemy temu zaprzeczyć, wiecie, i próbujemy być zajebiście duchowi, to i tak potem to wyłazi w formie jakiegoś cienia, nie? Czy takiego pragnienia zaspokojenia naszych potrzeb w taki czy inny sposób. Także tak czy siak i tak nie da się tego uniknąć. I jako ludzie musimy posługiwać się uproszczeniami, albo jakimiś skrótami myślowymi, albo generalizacjami, bo przecież nie ma takiej opcji, żeby każdy z nas wiedział wszystko. No nie ma szansy. Ja przeczytałem całą masę książek, dużo teorii przerobiłem i ja nadal nie wiem wszystkiego. I ciągle zaskakuje mnie to, jak mało wiem. A im więcej wiem, tym ciągle widzę, jak jeszcze więcej można wiedzieć, co wprowadza we mnie jeszcze większą wątpliwość, czy ja w ogóle nadaję się do czegokolwiek, czy by kogokolwiek czegoś uczyć, więc w konsekwencji muszę i tak założyć, że coś tam wiem, żeby kogoś czegoś nauczyć, bo gdybym w ogóle i tego nie założył, to nie byłoby sensu, żebym w ogóle mówił do tej kamery. Więc każdy z nas jest co nieco skazany na swoją własną wybiórczą percepcję, co wskazuje nas również na pewną formę ignorancji, bo gdy skupiamy się na czymś jednym, to ignorujemy wszystko inne i inaczej po prostu nie da się funkcjonować. I każdy człowiek żyje w takim swoim własnym tunelu czasoprzestrzennym, formułując myśl w służbie swojego własnego ja, podróżując w czasie, zwiedzając swój własny wszechświat przez pryzmat tej jednej mozaiki, na którą patrzy. Głębokie, nie? I na samym końcu musimy się jakoś dogadać, nie? I pytanie, w którym miejscu się po prostu dogadamy. No i tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego punktu. Mianowicie uczymy się poprzez analizę, dialektykę, kontrast, ale również katastrofy i konflikty. No bo jak każdy z nas jest w swojej perspektywie zaślepiony, no to prędzej czy później zacznie popełniać jakieś błędy. Czyli zacznie boleć, tak? Pojawi się ból w życiu i cierpienie. I wtedy jest takie pach! O! Mogę zrobić coś inaczej, mogę pomyśleć inaczej, może jednak nie mam racji, może druga osoba ma rację. I wtedy zaczynamy otwierać się na dialog, czyli formę wspólnego porozumienia się. I to uczy nas wartości typowo humanistycznych.
takich na przykład związanych z kwestią cierpienia, bo przecież jak ja cierpię i mój sąsiad cierpi, to może razem możemy sobie jakoś poradzić, albo pomóc, albo wesprzeć się przynajmniej, bo skoro nasze cierpienie jest w sumie takie samo, to dlaczego nie mielibyśmy dodać sobie otuchy i pocieszyć się wzajemnie? I wiecie, i w ten sposób wracamy do podstaw, do dualizmu. Nawet mógłbym powiedzieć trochę do prawa przyciągania, bo jakbyśmy się tak uparli, to wszystko można pod tą jedną teorię podciągnąć, nie? Kwestia tego, czego nie lubimy, co przyciągamy, no co kierujemy naszą uwagę, dorzućmy do tego kwestię wolnej woli i poczucia odpowiedzialności osobistej. A no i w zasadzie, jeżeli mielibyśmy tutaj jakąś inteligentną osobę, to mogłaby ona nawet stworzyć sobie z tego ideologię. I w zasadzie taką funkcję sprawują w naszym życiu ideologie. Pomagają nam nadać kontekst i znaczenie naszemu doświadczeniu, które w zasadzie jest nieskończone, absolutne. Jest na tyle pomieszane i chaotyczne w swych zmysłach i prawach, że nikt nigdy nie dotrze do właściwej funkcji tego, czym jest istnienie i byt sam w sobie oraz poznanie percepcji, ponieważ to, czym jesteśmy, jest nieskończonym oceanem wszechświata, który spogląda sam na siebie. Głęboko. Więc na samym końcu musimy przyznać się, no... Głupi jestem, ale w zasadzie to może tyle mi wystarczy. To znaczy, w sumie nawet jak nie zdefiniuję swojej własnej głupoty i uznam za sensowne treść moich myśli i słów, która na daną chwilę sprawia mi przyjemność i realizuje moje potrzeby i uznam to za właściwe, czyli dokonam tak zwanej samoakceptacji, to może wszystko jakoś się ułoży i będzie dobrze. I w ten sposób funkcjonuje biznes sprzedawania ludziom nadziei. Miałem tutaj zrobić jakąś dramę i powiedzieć poważnie, ale wychodzi z tego stand-up. Wiecie? Tak, jeszcze jedna ważna rzecz wpadła mi do głowy, że właściwie to identyfikujemy się z ideami, które nawet nie są nasze. Próbowałeś kiedyś zwrócić uwagę na to, ile myśli w twojej głowie nie jest tak naprawdę twoich? Ile myśli zapożyczyłeś od kogoś? Od sąsiada, od znajomego, od przyjaciela, od rodziny, domu, z internetu, z książek, z muzyki. Tak, jak bardzo dobrze się przyjrzysz swoim własnym myślom, to dojrzesz, że w ogóle żadna myśl nie jest twoja. W zasadzie twój mózg to jest tylko taki kalkulator albo konwerter, który cały czas mieli i bierze to, co słyszy i formułuje sobie taki porządek myślowy z tego, co tworzy dla niego sens i nadaje temu znaczenie. To jestem ja, to nie jestem ja, to jest moje, to nie jest moje i w ten sposób powstajesz ty. To znaczy twój umysł. To znaczy to, co definiujesz jako ty, bo to czym jesteś jest w zasadzie nieskończone, więc jak miałbyś zdefiniować siebie? Z góry wskazujesz siebie na porażkę w definicji siebie. Miałem się tutaj ograniczać, wiecie, tylko i wyłącznie do tego, co ma sens dla wszystkich. Co? Czekaj. Nie wiem, co ja mówię. Miałem się tutaj ograniczyć do jakiegoś takiego stricte jednego logicznego sensu, ale stwierdziłem, że jesteście wystarczająco inteligentni i dojrzali, żeby zrozumieć mój przekaz. Ale wynika z tego jedna zaskakująca mądrość. Jeżeli żadne myśli nie są nasze, w ogóle, to po cholerę się z nimi identyfikujemy. Po co próbujemy walczyć w imię jakiejś ideologii? Ostatnio nawet przyszła mi do głowy taka myśl. No dobra, jestem Polakiem, uważam, że jestem Polakiem, tak? Ale równie dobrze mógł być Niemcem, Francuzem, Rosjaninem, Chińczykiem. No i co to za różnica tak na dobrą sprawę? W ogóle po co mamy te wszystkie flagi narodowości? Przecież jakby każdy odrzucił tą narodowość, tak? Czyli zdjął tą etykietkę z oczu, że jest taki, czy siaki, czy owaki i nagle uświadomilibyśmy sobie, że wszyscy jesteśmy tacy sami jako świat, jako jedna świadomość, to byłoby nam totalnie bez różnicy, czy jesteś w takim kraju, czy w takim kraju, czy w takim systemie, czy w takim systemie i te kwestie, wiecie, podziałów globalnych rządów, to w ogóle nie miałoby znaczenia. Ale nie, my musimy sobie żyć w naszym przekonaniu, że ja jestem Polakiem, ja jestem Niemcem, ja jestem Szwedem, ja jestem Norwegiem, ja muszę takimi pieniędzmi płacić, robić to i tamto i żyć w ten swoim własnym bo to sprawia mi taką przyjemność i radość i jestem dzięki temu dumny, bo mogę przetrwać, bo czuję się bezpiecznie, gdzie tak na dobrą sprawę i tak nie czujesz się bezpiecznie, bo 99% twojego życia to jest przetrwanie, czyli gonitwa za zrobieniem czegoś, co da ci przetrwanie w przyszłości, która nigdy nie nadchodzi, bo żyć można tylko i wyłącznie tu i teraz. Oddychaj. Zaraz będę robił jogę, czyli moje cudowne pozycje, które podnoszą mój poziom świadomości i moje wibracje, dzięki czemu mogę zjednać się z absolutem i czuć się jeszcze bardziej kosmicznie. Zachęcam was do praktyki jogi. Zmienia życie całkowicie. I tutaj wracamy do takiej fundamentalnie ostatecznej konkluzji, chociaż wydaje mi się, że nadużywam słowa fundamentalnie, ale powiedzmy, że jest to pewna część tej fundamentalnej konkluzji, na którą składa się cała moja wypowiedź. Nie znamy przyszłości i nie wiemy, co będzie, więc to, co ma nadejść, jest dla nas jednym wielkim znakiem zapytania. A bo
tym znakiem zapytania kryje się totalny globalny chaos, który jest uwikłany właśnie tą kwestią poczucia tożsamości i identyfikacji z przekonaniem na temat tego, kim ja jestem i kim muszę się stać. Głębokie, nie? A jeżeli wiem, kim jestem i wiem, kim mam się stać, to w zasadzie nie ma to dla mnie znaczenia. Jeżeli nie wiem, kim jestem i nie wiem, kim mam się stać, to chyba w zasadzie to też nie ma znaczenia. A jeżeli wiem, kim jestem, ale nie wiem, kim mam się stać, no to jest chyba wtedy największy problem. W zasadzie to nie wiem, co ja chciałem tu powiedzieć. To tak brzmi, zabrzmiało mądrze, ale czy to ma sens? Aha, już wiem, bo jeżeli wiem, kim jestem, ale nie wiem, co będzie, to wtedy muszę sprawdzić, co ktoś myśli na temat, co będzie. Bo może musimy się wspólnie dogadać, albo musimy wspólnie walczyć. Bo jeżeli wiem, kim jestem, ale nie wiem, co będzie, to może sprawdzę, kim ty jesteś, ponieważ jeżeli ty się kimś staniesz, to ja też może będę musiał się tym stać. Bo jak staniemy się we dwójkę tym samym, to może razem będziemy w stanie przetrwać i dojść dalej, niż jak gdybym wiedział, kim ja jestem i nie wiedział, kim miałbym się stać. Więc i tak wracamy do punktu wyjścia, że musielibyśmy się wspólnie dogadać. Ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo jeżeli każdy z nas ma silną potrzebę posiadania racji i jedyne, na czym nam zależy, to samo potwierdzenie tej racji, to dopóki nie wyjdziemy z silnej potrzeby posiadania racji na rzecz wspólnego dogadania się na temat tego, czym ta racja miałaby być, to będziemy przez całe życie żyć jak takie samotne, pozbawione sensu bakterie zawieszone w przestrzeni kosmicznej, zastanawiające się na temat tego, co ja tutaj w ogóle robię i nigdy nie zdające sobie sprawy z tego, że jesteśmy jednym wielkim wszechświatem, za parawanem którego wielki kosmiczny Bóg zwany ja bawi się z nami w berka i udaje, że tym wszystkim nie jest. Dzięki wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka. Tak w zasadzie to mam wrażenie, że w pewnym momencie zacząłem robić sobie jaja, więc możecie mieć takie poczucie, że straciliście czas czy coś, nie? Ale chodzi po prostu o to, że zacząłem myśleć na te wszystkie tematy i doszedłem do takiego wniosku, że tego nie da się ogarnąć, nie? W sensie, że logicznie tego się w ogóle nie da ogarnąć i albo kończymy na jakimś chaosie, albo na niepokoju, albo na niechęci w stosunku do ludzi, bo widzimy, jakie mamy ogólnoświatowe problemy i jak często mamy takie banalne konflikty, których nie potrafimy rozwiązać, czyli wpadamy po prostu w takie doła, nie? Albo zaczynamy fiksować się na tym, że natura ludzka nie jest doskonała, albo szukamy jakiegoś tam sensu w naszych małych zwycięstwach czy ideałach, albo po prostu robimy sobie z tego wszystkiego jaja. I czasami mam takie wrażenie, że ja nie wiem, jak mam w ogóle o tym myśleć, ale z drugiej strony mam wrażenie, że te tematy są ważne i warto jest na te tematy rozmawiać, nawet jeżeli dysponujemy częściową informacją, ale przynajmniej się nie identyfikować z nimi. Czyli mówić własne zdanie, ale się z tym nie identyfikować, czyli trzymać to na dystans. Chciałem wam przedstawić tą perspektywę, bo mam takie poczucie, że może ona wnieść troszeczkę powiewu świeżości do waszego życia i stworzy takie okno, przez które będziecie mogli rzucić okiem i spojrzeć na nieco inną perspektywę. Tak woli wyjaśnienia. Dzięki serdeczne za waszą uwagę, stawcie dla mnie łapki, jeżeli uważacie, że to ma sens, że ten przekaz jest wartościowy. Stawcie swoje przemyślunki i dzięki, że jesteście. Do zobaczenia. Buźka. Chciałbym pogadać na temat, który uważam, że jest dość... Kim ty jesteś? To może sprawdzę,